Witam z tej strony Lewar i przed nami kolejna seria Flesza. Jak zawsze mamy dla Was informacje z podwórka, jak i ze świata jiu-jitsu. Zaczniemy od Mistrzostw Europy, które zaczynają się 14 stycznia i potrwają aż 6 dni. W tym roku dosyć duża liczba Polaków będzie reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Europy w Lizbonie. Mamy nadzieję, że większość z nich zgarnie medale i da dobre walki. Listę startujących znajdziecie na naszej stronie na Facebooku i stronie BJJ Fanatics. Wszystkim biorącym udział życzymy powodzenia i dajcie jakieś info, jak Wam poszło, lub wyślijcie filmiki z walk, a na pewno o Was wspomnimy. Doszło nam też dwóch czarnych pasów. Jacek Wierzbicki, promowany przez Piotra Kaprala, Kuźnia Fight, oraz Igor Wojtas, Valiant Gold Team, promowany przez Mariusza i Macieja Linkę oraz Grzegorza Szatkowskiego. Po prawie dwuletniej przerwie do UFC wrócił Ryan Hall. Twórca 50-50 Academy bardzo szybko zakończył pojedynek na swoją korzyść, choć początek starcia był nieco chaotyczny. W pewnym momencie Hall wkrętką stylu Imanari utorował sobie drogę do nogi Hawajczyka, który bardzo szybko odklepał. 31 grudnia w Japonii odbyła się gala Rising 14, na której zawalczyła m.in. Polka Justyna Haba. Był to debiut Polki, który był bardzo udany. Justyna pokazała, że ma bardzo dobre zaplecze parterowe i w drugiej rundzie wygrywa duszeniem zapleców. Na tej samej gali walczyła też znana wszystkim reprezentantka klubu Allianz Gabi Gracia. Brazylijka również poddała swoją rywalkę Kimurą w pierwszej rundzie. Na gali Rising oprócz walk na zasadach MMA mogliśmy zobaczyć walkę bokserską między Floydem Mayweatherem a Nasukawą. Po trzykrotnym posłaniu Nasukawy na deski przez Amerykanina narożnik Japończyka zadecydował przerwać walkę. Figure Promotion wraca z czwartą galą. 23 lutego w walce wieczoru zobaczymy znanego wszystkim z Checkmate'u Jacksona Souza, który zmierzy się z Craigiem Jonesem, reprezentującego Absolute MMA. Walka na pewno będzie ciekawym widowiskiem, bo miałem okazję zobaczyć Souza na competition treningu w głównej siedzibie Rogera Grace i na pewno on będzie bardzo ciężkim przeciwnikiem dla Australijczyka. Główną wizytówką Craiga Jonesa są wszelkiego rodzaju skrętówki, a walka będzie rozgrywana na zasadach pozwalających atakować nogi. Gala będzie trwała w tym samym czasie co Mistrzostwa Polski Nogi, ale całą walkę będzie można zobaczyć na Flow Grappling. Początek 2019 roku przyniósł ciekawe ruchy w Warszawie. Powstał nowy klub Alligators Fight Club. Oczywiście poza zajęciami MMA, Muay Thai i boksu pojawią się zajęcia brazylijskiego jiu-jitsu na trzech poziomach. Początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Za podłoże parterowe odpowiedzialne będą dwa czarne pasy od Radka Turka, Kamil Umiński i Adam Grabowski. Wcześniej prowadzili zajęcia w Fitness Club S4. Oczywiście Kamila Umińskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to jedyny zawodnik, który czterokrotnie uczestniczył w finałach ADCC. Jednym z pozostałych trenerów jest posiadacz czarnego pasa zawodnik UFC Marcin Tybura. Na Mistrzostwach Polski Nogi, które odbędą się 23 lutego, pojawi się nowa kategoria Masters 2. Została też zaktualizowana kategoria młodzików i juniorów młodszych. Rejestracja rusza 7 stycznia, więc zachęcamy do rejestracji i uczestnictwa w tym niewątpliwie jednym z większych turniejów brazylijskiego jiu-jitsu w Polsce. Na naszej stronie znajdziecie też kalendarz zawodów w naszym kraju, jak i poza. Więc może Wam to pomóc w planowaniu startów na przyszły rok. Prosimy też o podsyłanie informacji z zawodami, abyśmy mogli aktualizować tą listę na bieżąco. Na dziś to wszystko. Dzięki za wytrwanie do końca. Pozdrawiam. OS.